Witam serdecznie Państwa, Państwa radnych, Pana Wójta z pracownikami Urzędu Gminy. Otwieram 33. sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mała Wieś. Przejdziemy do odczytania porządku naszych obrad. Proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie uchwały w sprawie. Podpunkt A. Zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok gminy Mała Wieś nr 210/29/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku. Punkt czwarty. Zamknięcie obrad. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że na podstawie listy obecności w sesji bierze udział 14 radnych. Rada może podejmować uchwały. Jeden radny jest nieobecny, usprawiedliwiony, miał długo oczekiwaną wizytę lekarską, na którą niestety musiał pojechać. Czy są pytania odnośnie porządku obrad? Jeśli nie ma, przechodzimy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem takiego porządku? Pani Biłek. Za. Pan Błaszczak. Za. Pan Ciarka. Za. Pan Dębski. Za. Pan Dynarek. Za. Pan Gankowski. Za. Pan Klimczewski. Za. Pani Kurzyńska. Za. Pan Miszczyński. Za. Pan Nowatkiewicz. Za. Pan Ostrowski. Za. Pielat za. Pan Popiołek. I pan Szmulewicz. Za. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Rady Gminy Mała Wieś z dnia nr 210/29/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest Dziennik Ustaw z 2002 roku, pozycja 559, artykuł 211, 212, 213, 214, 215, 217, artykuł 235, artykuł 236 i artykuł 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, to jest Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 305 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, to jest Dziennik Ustaw 2020 roku, pozycja 583 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale budżetowej Gminy Mała Wieś na rok 2022 nr 210/29/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany. Podpunkt pierwszy. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 129 523 zł. Plan dochodu budżetu gminy ogółem wynosi 28 859 117 zł. Podpunkt pierwszy. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 129 523 zł. To jest do kwoty 26 899 899 117 zł. Podpunkt drugi. Dochody majątkowe wynoszą 1 960 000 zgodnie z załącznikiem nr 1 do mniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą Dochody 2022 rok. Podpunkt drugi. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 129 523 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 35 725 683 zł i 26 groszy. Podpunkt pierwszy. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 129 523 zł.
to jest do kwoty 26 664 247 zł 73 grosze. Podpunkt drugi. Wydatki majątkowe wynoszą 9 061 435 zł i 53 grosze. Zgodnie z załącznikiem numer 2 do mniejszej uchwały zmieniającym załącznik numer 2 do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki 2022 rok. Paragraf drugi. Paragraf 11 uchwały budżetowej numer 210/29/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie. Upoważnia się wójta gminy Mała Wieś do podpunkt pierwszy zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występujące w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 300 tysięcy zł. Podpunkt drugi lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Paragraf podpunkt trzeci. Przekazanie kierownikom jednostek budżetowych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz wydatków na wyposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy. Podpunkt czwarty. Dokonywania zmian w ramach działań w planie rocznym zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych. Podpunkt piąty. Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy. Podpunkt szósty. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mała Wieś. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę panią skarbnik o uzasadnienie tej uchwały. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 129 523 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 129 523 zł. To jest tytuł środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez gminę w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 94 523 zł oraz wprowadza się środki do finansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie działań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś w 2022 roku w kwocie 35 tysięcy zł. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 129 523 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 129 523 zł. To jest na zadania realizowane przez gminę w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza się wydatki w kwocie 94 523 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenia pieniężne i obsługę zadania, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, świadczenia rodzinne, bezpłatną pomoc psychologiczną oraz wypłaty świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Wprowadza się wydatki z tytułu na usługi związane z działaniami w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś w kwocie w 2022 roku, wprowadzając środki z dofinansowania w kwocie 35 tysięcy zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania odnośnie uchwały budżetowej, którą ja mam pytanie, jeżeli chodzi o ten paragraf drugi, bo jakie było brzmienie tego paragrafu 11 przedtem? Może mi ktoś tu powiedzieć? Tak, oczywiście. Paragraf 11 uchwały budżetowej dotychczas kończył się na punkcie 5. Dzisiaj wprowadzamy ten 6 i dodajemy treść. Dziękuję bardzo. Chodzi o to, o tę pomoc. Bez zmian. Dobrze. Powtarzamy. Dziękuję. Po prostu całość. Rozumiem. Dziękuję. Bardzo proszę. Czy jeszcze ktoś z państwa ma pytania? Jeśli nie ma, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem
uchwały budżetowej. Pani Biłyk. Za. Pan Błaszczak. Za. Pan Ciarka. Za. Pan Dębski. Za. Pan Dynarek. Za. Pan Gankowski. Pan Klimczewski. Za. Pani Kuzińska. Za. Pan Miszczyński. Za. Pan Nowatkiewicz. Za. Pan Ostrowski. Za. Pielat. Za. Pan Popiołek. I pan Szmulewicz. Za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do punktu ostatniego, czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? No, bardzo proszę, panie wójcie, obaj wiemy, o co chodzi. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, moi współpracownicy oraz drodzy mieszkańcy, z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy pragnę przekazać życzenia ode mnie, całego urzędu, pracowników Urzędu Gminy, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń oraz spędzenia tych wyjątkowych świąt w gronie radosnym, w gronie rodzinnym. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia życzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Jeśli można, to ja również dołączam się do tych życzeń. No, pan wójt powiedział bardzo dużo, no przede wszystkim należy życzyć zdrowia i pokoju, ażeby ten konflikt wygasł, żebyśmy my też mogli spać spokojnie, bo wiadomo, jest wielka tragedia, wielkie nieszczęście i to, co spotkało naszych sąsiadów, jest naprawdę wielkim dramatem. Także również dołączam się do życzeń i życzę Państwu wszystkiego, co najlepsze na nadchodzące święta. Dziękuję bardzo. Zamykam obrady 33. sesji Rady Gminy. Dziękuję bardzo za przybycie. Dziękujemy bardzo.